Cześć, witajcie, z tej strony Mikal, witam was w kolejnym odcinku z Blockstormet, a dzisiaj w końcu odcinek z pokazywania kluczy i tajemnicy w Nexusie oraz w świecie VIP, czyli dwa na raz wszystko wam pokażę. Było to naprawdę bardzo ciężkie do zdobycia, w sensie, no naprawdę jest ciężko, ale mam nadzieję, że z moim tutaj poradnikiem dacie radę to wszystko znaleźć, a wy zostawcie łapkę w górę za to, że po prostu tak się postarałem z tym filmikiem, żeby wszystko tutaj dla was znaleźć i wszystko wam tu opowiedzieć. No i oczywiście zasubskrybuj ten kanał, szary przycisk subskrybuj musi być włączony, a my zaczynajmy. Na początku musimy tutaj znaleźć taką ala windę, taki coś. Tutaj jest to oczywiście w Nexusie, jak na razie zaczynamy z Nexusem, potem świat VIP. I musimy tutaj zejść sobie na dół. Schodzimy sobie tutaj na dół, mam nadzieję, że to znajdziecie. Wchodzimy sobie na dół do takiego niebieskiego pomieszczenia z takimi taśmociągami, bla bla bla. Wchodzimy sobie tutaj, tu mamy właśnie taką zieloną kropkę i tutaj skaczemy do góry i tutaj mamy zielony kluczyk. No i to jest pierwszy nasz klucz. Jest on naprawdę mega banalnie prosty, nie musimy używać do niego żadnych sprayów i się jakoś za bardzo wysilać. Teraz sobie wracamy, idziemy sobie do góry, no i zaczynamy dalej szukać. Teraz idziemy sobie tutaj, pyk pyk pyk. Troszkę musimy tutaj przejść, no ale no, musimy przejść, no niestety ten Nexus jest naprawdę mega obszerny, no nie dziwię się, ale naprawdę, tu, jakby co, to nie jest cały Nexus, naprawdę jest tu tyle zakamarków, tyle pomieszczeń, że to jest naprawdę hit. Teraz chodzimy sobie do tego portaliku, no i tutaj idziemy sobie na to, po tych zielonych schodkach, takie ściany, wiecie o co chodzi. I tu mamy właśnie te pomieszczenie z tymi paczkami i tu mamy właśnie zieloną bramę, no i jesteśmy tutaj. Następnie tutaj mamy właśnie, jesteśmy na tym statku, czy jakby to powiedzieć. Idziemy sobie tutaj na górę i mamy tutaj czerwony kluczyk. Teraz musimy się wrócić do właśnie jakby takiego, wiecie, punktu Nexusa. Tylko zanim ja tu się wrócę, troszeczkę to minie, bo niestety ja jestem... Czekajcie, chyba muszę tutaj do paczek. O, tutaj właśnie paczek. I jesteśmy teraz tutaj. Idziemy sobie do czerwonej bramy, która znajduje się... Tu mamy tego Dave'a. I tutaj na dole mamy właśnie takie schodki. Idziemy sobie tu na dół. I tu mamy właśnie tą bramę. Teraz sobie przechodzimy tutaj. Troszeczkę daleka droga. Pyk, pyk, pyk. Lecz skręcamy. Schodzimy na dół. I tu mamy jeszcze wielkie pomieszczenie, które naprawdę ja w sumie go nie widziałem, ale dopiero w końcu go je widzę. Tu mamy właśnie takie te bloczki, lecimy sobie tutaj dalej, no i lecimy sobie tutaj i tam mamy naprawdę bardzo ciężko, naprawdę ludzkie, to jest najcięższy klucz chyba w całego w ogóle świata, VIP Nexusa, to jest naprawdę mega ciężkie. No i teraz poszukiwanie żółtego klucza, jesteśmy właśnie w tym miejscu, mamy takie taśmociągi, następnie mamy właśnie ten bloczek, nie pamiętam jak on się nazywa, napiszcie w komentarzach, muszę teraz nawalać po prostu biegnąć tutaj, będzie dużo takich jakichś przejść i tak dalej, ale nie patrzcie na te przejścia, po prostu idźcie prosto jak to powinno iść, ok? Okej, za chwilę chyba coś powinno być. Ale właśnie patrzcie tu, ile tu już przejść, co nie? O, patrzcie, widzicie, jak widzicie to. O, właśnie, niestety wam za bardzo tego nie potrafię wytłumaczyć, bo no serio, tu się szybko dzieje. Ale właśnie, kiedy macie takie zejście w prawo, to musicie właśnie tam zwolnić i skręcić w te prawo. Teraz znowu nawalamy. Idziemy sobie do spadu. Jak będzie taki spad, to wtedy już będzie się działo. I wtedy znajdziemy sobie żółty kluczyk. Więc lecimy teraz z torpedy, z petardy. Lecimy, mam tutaj dużo przejść, ale nie patrzymy na to, bo po prostu są pomyłki. Uwaga, spadamy na dół. Tutaj nas skręca na bok i teraz, o Jezu, nie, tutaj na bok, teraz do tyłu, tak, musimy jakoś skręcić i patrz tutaj po lewej. O, właśnie, tu, tutaj mamy żółty klucz. Naprawdę ciężko wam to wyjaśnić, ale uwierzcie mi, że to nie jest takie proste. Ale tam po prostu musicie znaleźć taki właśnie fioletowe klocki i tam będzie ten żółty kluczek, tak jak to widzieliście. Mam nadzieję, możecie sobie cofnąć ten film i zobaczyć jeszcze raz jak to zrobiłem. I mam nadzieję, życzę wam powodzenia, żeby wam się to udało zgarnąć. No i tyle, dobra, mamy żółty klucz, czerwony klucz i zielony klucz. Teraz sobie tutaj wychodzimy z tego całego pomieszczenia, mamy już go, te miejsce gdzieś. Lecimy sobie do sklepików, tu w ogóle jest ten hamburger, ale jednak on nic nie znaczy. O, możemy sobie skoczyć? Nie możemy skoczyć, dobra, pójdźmy. Mogę, tutaj sobie skoczymy. I też szukamy tych sklepików, o, tutaj na wprost, nie jest też mega ciężkie. I tu mamy tą drabinę, i tu mamy właśnie przejście. Potrzebujemy do tego sprayu i jest problem, ponieważ naprawdę tych sprayów potrzeba całkiem dużo. Ja nie mam w ogóle sprayu, o kurczę pieczona. Jezu, zawał, mogę kupić jeden spray, więc to jest naprawdę mega opłacalne. Jest trik, żeby po prostu wszystko zdobyć na jednym sprayu kończącym, więc naprawdę się postarajcie. Po prostu to jest powalone, tak, jakby, nie oszukujmy się. Więc postaram się to szybko zrobić, więc mamy ten spray tutaj. Aha, musimy go tutaj wypróbować szybko. Aha, dobra, jesteśmy i tutaj wchodzimy sobie na ten
na ten jakby, no jest taka dziura i tutaj jest niebieski kluczyk, więc sobie po niego idziemy. Szybciutko idziemy i potem naprawdę musimy szybko nawalać po drugi kluczyk. Nie pamiętam, który to był kolor, ale coś kojarzy mi się, że wiem, gdzie to będzie. Tylko musicie właśnie tutaj ogarnąć i pospieszyć. Musimy wziąć spray do latania, czy w sensie diska do latania. No i musimy znaleźć tutaj to, czy to było, czekajcie, gdzie to było, czy to było tu? Nie, to nie było tu. To jest gdzieś tutaj, gdzie są te kwiatki wszystkie. A to jest tu, dobra, to jest tutaj ludziska, patrzcie, gdzie mamy te takie fotele i tutaj mamy dziurę. Tu mamy dziurę i wchodzimy i mamy fioletowy klucz. Jezus Maria, udało mi się to na jednym zrobić, więc naprawdę się cieszę, udało się nie zmarnować dwóch sprayów, tylko jeden. I jak jesteśmy w tym Nexusie, to idziemy sobie tutaj znowu do tych portali. Najłatwiejsze są te portale. Na początku one w ogóle nie działały, jak nagrywam odcinek, ale na szczęście już działają, więc bardzo dobrze. I tu mamy właśnie żółtą bramę, fioletową bramę, niebieską bramę. Teraz lecimy sobie na samą górę. Idziemy sobie po prostu po schodkach, nie zważamy na jakieś inne takie rzeczy. Idziemy, hopsa sa. Teraz tutaj mamy portal. I tu u góry jest tajemnica. Chciałbym ją pokazać jakoś na odcinku, bo tam jest właśnie ona i tak ciężko ją... No widzieliście. Nie no, chciałem zrobić fajną do miniaturki, dobra, trudno. Więc to właśnie jest ta tajemnica. W sumie tu jest okienko i w sumie można ją zauważyć. I tu mam jakieś niebieskie, to jest właśnie podejrzane. Szczerze to... Czemu już niebieskie? Czy to ma jakiś sugerować jakiś nowy kryształ? Ciekawe. Ale serio, zastanawiam się, dlaczego to jest? Zobaczymy, może kiedyś się dowiemy. No i dobra, kiedy mamy już to Nexusie, to lecimy teraz do świata VIP. No i lecimy po prostu, tak? Bo no na co mamy czekać, co nie? Teraz część filmiku dla graczy, którzy mają VIP-a. Więc bierzemy sobie ten czerwony kluczyk i lecimy sobie od razu z wielkiej petardy tutaj. Lecimy sobie w tym miejscu. Jakby co, nie chcę jakoś mi się opowiadać, więc po prostu patrzcie, gdzie idę i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc lecimy sobie tutaj do tej sali kinowej. Następnie tutaj. Wiem, że da się pewnie jakoś inaczej, ale ja idę sobie tą stroną i po prostu tutaj. I tutaj mamy właśnie czarne pomieszczenie. Tutaj sobie skaczemy do portalu. I tutaj hopsasa. Skręcamy i to mamy żółty kluczek, który jest naprawdę bardzo banalnie. Wracamy sobie, spadamy i lecimy teraz dalej. Wracamy się znowu tutaj tą stroną. Tutaj właśnie mamy te wszystkie kluczyki i tu mamy właśnie upragnioną tajemnicę. No ale dobra, lecimy, to naprawdę daleka droga, więc lecimy sobie teraz tą stroną. I tu się wszystko teraz rozpoczyna, bo tu naprawdę jest tu naprawdę wiele, wiele rzeczy. Teraz musicie znaleźć właśnie w tym pomieszczeniu z tą wielką planetą. I teraz tutaj mamy takie okienko i tutaj gdzieś powinna być dziura, o właśnie w tym miejscu. W tym miejscu jest dziura do fioletowego kluczyka. Kiedy ją mamy, no to jak tutaj jesteśmy, to tutaj musimy skoczyć. Musimy tutaj znaleźć taką platformę, dokładnie. I tu ją właśnie widać, widzicie takie coś? O, widzicie to? O, czekajcie, o! Tutaj widzicie takie kratki, to jest właśnie blok. I musicie sobie tutaj patrzeć w tą stronę i tutaj przeskoczyć. Aha. Jest to dosyć ciężkie, ale rzecz wam powiedziałem, żebyście dali radę. Okej, udało się, jest to mega ciężkie, no ale jak się uda, to tutaj skakujemy sobie do planety i tu mamy portal. No i jesteśmy w tym miejscu, w którym byłem rano o godzinie 7. Po prostu był jakiś tam błąd, no ale na szczęście już wszystko działa. Tu w ogóle mamy tą materię, ale radzę do niej nie podchodzić, bo wtedy po prostu giniecie. I na początku pójdźmy sobie do właśnie pomieszczenia z tym radioaktywnym klockiem. Tu mamy bardzo szybki parkour. Musimy tutaj wskoczyć po drabinie, następnie tutaj szybko na te klocki lawy. Hopsa sa, ojej, naprawdę dużo HP mi się zarło. No i tutaj powinniśmy znaleźć, o tu, o, musimy teraz jakoś tutaj pójść. No tutaj jest zielony kluczyk, tak, tu jest zielony kluczyk. Wracamy siebie tutaj, wracamy sobie. Teraz musimy to jakoś skoczyć, o właśnie, najlepiej w taki sposób, pięknie, dobra, świetnie. Teraz idziemy sobie do złotego pomieszczenia. Tutaj sobie idziemy, pyk. I tutaj mamy poradnik, jak jakby odnowić sobie HP przez tamten parkour, to macie super leczenie, więc to jest naprawdę super. I teraz musicie tutaj sobie tutaj iść na samą górę tych półek. Tutaj skoczyć i tutaj właśnie macie tą, no kolejną dziurę i potrzeba do tego sprayu. Ma ktoś spray pomniejszający? Niestety ja nie mam, więc no proszę was, pomóżcie mi.
Okej, okay, babe mi dał spray pomieszając, bardzo dziękuję. Teraz musicie wskoczyć tutaj i teraz zahaczyć się i kliknąć wypróbuj mnie. Lecicie sobie tutaj przez tą szparkę. I teraz naprawdę jest mega dosyć ciężko, żeby zdobyć ten klucz. Wy naprawdę tutaj potrzebujecie po prostu mieć skilla po prostu w parku, jak tak zwany. Teraz, tu macie grawitację. Musicie sobie wyłączyć efekt Liliputka, czyli żeby nie być maluszkiem. I tutaj patrzcie, jeszcze wam wytłumaczę. Tu idziecie sobie na dół i tutaj potem musicie skręcić sobie w lewo, tam spadnąć na dół i u góry skoczyć, ponieważ jest tam taki pewien klocek. Już wam za chwilę to wyjaśniam, więc uwaga, uwaga, za chwilę sobie tam pójdziemy. Jak mi się skończy co? Jak mi się to skończy? Dobra, skończyło mi się i teraz uwaga, po prostu patrzcie, po prostu musicie patrzeć, bo to jest bardzo ważne. Kurczę, spadłem, ale to jest właśnie te pomieszczenie i musicie tutaj skoczyć na ten żółty klocek, a potem tam. Udało mi się, skakujemy tutaj. Tutaj idziemy sobie do portalu i jesteśmy w ogrodzie, którym tam potem widzieliśmy. Idziemy sobie teraz tutaj w lewą stronę. W lewą stronę, tutaj właśnie do tego miejsca. Skakujemy sobie, pyk. Tutaj do góry mamy przejście, tutaj nic nie ma. Idziemy sobie do portalu i tutaj znajduje się nasz... O kurczę, troszkę ciężko. O, niebieski kluczek, dobra. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kluczy. Tam musimy się wrócić, tutaj cofnąć. Skakujemy tutaj. Idziemy sobie tutaj. Hopsa sasa. Wracamy. Wracamy. Hopsa sa. I chyba to są już wszystkie klucze. Nie wiem, bo mogłem zapomnieć, ale myślę, że to już chyba raczej wszystkie. Teraz chodzimy sobie tutaj do jednego pomieszczenia. Żółty kluczyk. Zielona brama. Fioletowa brama. Niebieska brama. Okej, okay, tu mnie nie było, więc idziemy sobie po schodach. Tu mnie jeszcze nie było naprawdę. Więc jest ciekawie, czemu tam... Okej, okay, dobra, dziwne. To było dziwne, czemu... Aha, bo to jest gorące szkło. Zapomniało mi się. A, i teraz tu już nie wiem, co tu się szło. A... Kurczę, no nie! Dlaczego wziąłem tą tajemnicę? Nie, no dobra, no wziąłem tajemnicę, więc udało mi się. Ale jeszcze pokażę wam... Jest taka jedna misja. Teraz tip dla tych osób, które rozwiązują te właśnie zagadki Ziggy, taty Ziggy. To tam jest taka misja, gdzie musicie znaleźć projekt w świecie VIP. Idziecie sobie tutaj, taka mała rada. Chodzicie na dół i jesteście w tym pomieszczeniu. Idziecie sobie tutaj. Tutaj. I tutaj macie dziurę. Wkakujecie do tej dziury. I tutaj w tej zielonej wodzie mamy taki tunel, taką rurę, nie wiem jak to nazwać. I tutaj słyszałem, że jest ten projekt, który jest potrzebny do misji. Ja będę misję wykonywać na odcinku, tak mi się wydaje. I tutaj właśnie chyba musimy pod tego Blixa i powinna być misja, tak mi się przynajmniej zdaje, bo tak usłyszałem od jednej z widzek. Więc to było wszystko, dziękuję wam za oglądanie do kolejnych odcinków. No i zostawcie łapkę w górę za to, że wam wszystko pokazałem w miarę chyba łatwy sposób. Więc do kolejnych odcinków, no i cześć.